Witam Was, kochani, dzisiejszego poranka. Mamy już 24 dzień marca. Chcemy nowy dzień rozpocząć Słowem Bożym. Chcemy nowy dzień rozpocząć z Jezusem Chrystusem i polecać się w Jego ręce. Pozdrawiam Was serdecznie z Wodzisławia Śląskiego i życzę Wam błogosławionego dnia. A słowo na dziś zapisane mamy w Psalmie 145, w 17 wersecie. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. A Słowo Boże z Nowego Testamentu mamy zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosan w 1 rozdziale, w 9 wierszu. Dlatego i my nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Moi kochani, czas, który mamy, jest czasem pełnym niepokoju. W każdych informacjach, w każdych wiadomościach słyszymy o tym strasznym wirusie, który dotyka tak wielu ludzi. Siłą rzeczy udziela nam się niepokój. Martwimy się. I właśnie w tym czasie przychodzi do nas Słowo Boże apostoła Pawła, który przypomina nam o mocy modlitwy. Przypomina nam, co jest bronią chrześcijan przed trwogą, przed niepokojem, przed strachem. On modlił się, będąc w więzieniu, o zbór w Kolosach. My dziś możemy także się modlić. Możemy prosić Boga o posilenie. Możemy prosić, aby odsunął od świata to dotknięcie, które przyszło. Zachęcam Was dziś do porannej modlitwy. Zachęcam, abyście złożyli ręce i wraz ze mną westchnęli do naszego niebiańskiego Ojca. Módlmy się. Dobry i łaskawy Boże, przychodzimy do Ciebie tego poranka, aby prosić Cię o opiekę, aby prosić Cię o prowadzenie. Wierzymy, że kiedy Ty uchwycisz nas za rękę, będziemy czuli się bezpiecznie. W Twoich ramionach jesteśmy ludem nadziei. Prosimy, bądź z nami i dzisiejszego dnia. Ustrzeż nas od niepokoju, od strachu. I ucz nas z ufnością wołać do Ciebie. Ty bowiem jesteś sprawiedliwy i wielki. A wszystko to, co mamy w sercach, chcemy Tobie przynieść tego poranka w modlitwie, której nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Życzę Wam, kochani, wiele siły na dzisiejszy nowy dzień, a niech modlitwa będzie towarzyszem każdej naszej chwili życia. Zostańcie z Bogiem.